Keto Wtorek, odcinek 84. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, dzisiaj zmierzymy sobie, to znaczy ja zmierzę, wszystkimi trzema metodami moje ciała ketonowe, czyli z moczu, z oddechu i z krwi. Dlaczego? Pojawiło się teraz na rynku sporo tanich ketometrów, czyli tych urządzeń, które służą do mierzenia właśnie ketonów, ciał ketonowych z oddechu. I wiele osób już mnie pytało, czy warto kupić coś, co kosztuje 100 zł, jak dawniej taki sprzęt kosztował 1000. Więc ja zamówiłam sobie taki sprzęt, no i po prostu sprawdzimy, czy ma to w ogóle sens. Także zapraszam. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co oznaczają dane poziomy ciał ketonowych, albo jak mierzyć i jakie są te dokładne rodzaje ciał ketonowych, to odsyłam Was do filmów, które już w tym temacie nagrałam w ramach Ketowtorków. Tutaj na górze będziecie mieć link oraz również w opisie filmu, bo ten film byłby za długi, jakbyśmy jeszcze raz przez to wszystko przechodzili. Natomiast jeżeli chodzi o jakby to, co tam jest, to nic się według mnie nie zmieniło, według mojej wiedzy. Najbardziej wiarygodnym źródłem i tym, z którego ja najbardziej lubię korzystać, to jest BHB, czyli beta-hydroksymaślan, czyli ciało ketonowe, które mierzymy z naszej krwi. I do tego służy między innymi glukometr firmy Abbott, który jest dostępny na polskim rynku, Xido Neo. To jest glukometr, który mierzy nam poziom glukozy. I to jest bardzo fajne, bo tak jak mam nadzieję wiecie, to nie tylko ciała ketonowe są ważne, na jakim są poziomie, ale również glukoza. I nawet później, jeżeli chcemy już optymalizować naszą ketozę i sprawdzać po prostu po jakich pokarmach na przykład ten poziom glukozy we krwi nam jakoś bardzo drastycznie nie wzrasta, no bo nie jest to zjawisko pożądane, no to wtedy właśnie mierzymy sobie również glukozę. Natomiast te pomiary, jak pewnie wiecie, są dość drogie, bo te, jeżeli jeszcze paski do glukozy są ok cenowo, no to paski do ciał ketonowych to jest w okolicach 10 zł za pomiar, jeżeli chcemy to kupić bezpośrednio przez stronę producenta. No i schodzimy tam do kilku złotych, jeżeli gdzieś czasem uda nam się na przykład to zamówić na Allegro. Sam glukometr dawniej można było dostać, jeżeli się było diabetykiem albo w ogóle w różnych programach bezpłatnie. Teraz już jest z tym trudniej, z tego co wiem. I ten glukometr znowu, w zależności gdzie szukamy, od 150 do nawet 250 zł kosztuje. Natomiast według mnie jest to najbardziej wiarygodne źródło i ja głównie korzystam z tego. Polecam Wam również sprawdzić sobie Keto Mojo. Ja podlinkuję Wam również stronę. To jest glukometr, który dawniej był w Stanach, tylko w Stanach Zjednoczonych dostępny. No i wiadomo, przesyłka to w ogóle się nie opłacało. Natomiast teraz już jest sprzedawany też w Europie i tam mniej więcej za 100 euro, jeżeli kupicie sobie taki cały zestaw, to będziecie mieć 70 pasków do ciał ketonowych i 70 pasków do glukozy. Więc jakby jeżeli rzeczywiście chcecie w to zainwestować, zależy Wam na tym, to uważam, że jest to tańsze rozwiązanie niż Xido Neo na ten moment, bo po prostu oni mają dużo tańsze paski do pomiaru tych ciał ketonowych. Aceton możemy mierzyć w wydychanym powietrzu. I tutaj na przykład jest Ketonix, który już dość długo jest na rynku. Jego cena waha się od 100 do 200 dolarów. Raczej ciężko go kupić w Polsce, no chyba, że ktoś sprowadził i sprzedaje. Jest też chyba najnowszy, jaki znam, właśnie najnowsze urządzenie BioSense. Ono jest jeszcze droższe, bo kosztuje prawie 300 dolarów. Natomiast to na pewno są sprawdzone, dobre urządzenia, które i tak jak na przykład właśnie ten BioSense był w zeszłym, chyba jeszcze w tym roku nawet, było badanie na 20 mężczyznach chyba przez tydzień. Oni 5 razy dziennie robili sobie pomiary zarówno właśnie tym BioSensem, jak i glukometrem, właśnie tym Xido. To okazało się, że jakby no te wyniki, mimo że gdzieś tam delikatnie się różnią, ale trend był ten sam i rzeczywiście te wyniki się pokrywają. Natomiast mówię, te urządzenia do oddechu są fajne, bo a, nie musisz się kłuć, b, jakby inwestujesz raz i potem już nie musisz kupować pasków, jedyne co, no to wymieniasz baterie, jeżeli się skończą. No ale ten koszt początkowy to rzeczywiście 100, 200, 300 dolarów, w okolicach 1000 zł nawet dobry sprzęt kosztował. Natomiast pojawiły się na polskim rynku bardzo tanie sprzęty i ja sobie zamówiłam taki, słuchajcie, najtańszy
bo też sporo osób mnie o to pytało. Oczywiście to jest Chińczyk, Green One. Ja za niego dałam gdzieś około 100 zł. Wygląda tak i jakby no już Wam mówię jakby jaka jest w ogóle tutaj instrukcja. On ma skalę od 0 do 0,19. To znaczy, że skala jest bardzo jakby wąska. Jeżeli mamy poniżej 0,01, to znaczy, że nie jesteśmy w ketozie, czyli jak wychodzi 0, a jeżeli powyżej, no to znaczy, że jesteśmy. I teraz, co jest nie tak z tymi sprzętami? Przede wszystkim to, że my nie możemy, jeżeli już wejdziemy w stan ketozy, to my już nie jesteśmy w stanie sprawdzić, na jakim poziomie jesteśmy, bo on po prostu cały czas będzie pokazywał to samo. Poza tym, ja zrobiłam ten test na moim mężu, który nawet za moją namową wypił sobie drinka, znaczy whisky po prostu wypił. I mój mąż po tym whisky był w ketozie. Ale tutaj rzeczywiście jest napisane, żeby nie badać się po alkoholu, bo może to zaburzyć wyniki. Dlaczego? Te najtańsze sprzęty do mierzenia acetonu, czyli ciał ketonowych z oddechu, to są tak naprawdę trochę podrasowane alkomaty. Zrobiłam research w tym zakresie i rzeczywiście tak to wygląda, więc jeżeli na przykład jesteście po alkoholu, no to pokażę Wam, że jesteście w ketozie. No ale wiadomo, jeżeli nie jesteśmy po alkoholu i chcemy to sprawdzić, to możemy sobie to zbadać. Natomiast ja już kilkukrotnie użyłam tego sprzętu i czasem na przykład w przeciągu 5 minut pokazywało mi 0, a potem mi pokazywało głęboki stan ketozy, znaczy głęboki. Ten, który tutaj jest w tych wartościach dostępny, więc no, dla mnie nie jest to bardzo wiarygodny pomiar i ja szczerze mówiąc porównałabym to do tych ketodiastiksów, czyli właśnie tego, co najczęściej wiele osób na początku się decyduje po prostu na zakupienie sobie za kilkanaście złotych tych pasków do moczu. One nam mierzą ciała ketonowe w moczu i to one są dobre na początku, jeżeli chcecie po prostu w ogóle sprawdzić, bo nie wiem, Was to gdzieś tam interesuje, czy wchodzicie w stan ketozy. I uważam, że dokładnie tak samo działa to, ponieważ to nam pokaże, czy my w tą ketozę wchodzimy, czy nie. Natomiast już na dalszych etapach, no moim zdaniem to urządzenie nie do końca będzie wiarygodne. Chociaż te dobre urządzenia oczywiście typu Ketonix i Biosens, które zupełnie inną technologią jakby działają, będą też ok w późniejszych stadiach ketozy. Natomiast pamiętajcie też, że te paski do moczu, jeżeli już jesteśmy w ketozie, to po prostu my nie wysikujemy ciał ketonowych, bo używamy ich jako energii efektywnie, więc też ich będzie mało. No ale nie przedłużajmy, sprawdźmy jak to rzeczywiście u mnie wygląda. Ja muszę Wam tylko powiedzieć, że jestem dzisiaj po 24-godzinnym poście, to znaczy wczoraj zjadłam śniadanie i później już nic nie jadłam i jestem teraz przed śniadaniem, więc pewnie ten poziom ciał ketonowych u mnie będzie troszkę wyższy, ale właśnie chciałam Wam pokazać te takie wyższe wartości i czy tutaj będą różnice, a potem zmierzę sobie jeszcze wieczorem już też z 3-godzinną przerwą po jedzeniu, ale wieczorem, żeby też te wartości sprawdzić, ponieważ jak pokazują badania i właśnie to badanie, o którym Wam wspominałam z tego roku, te poziomy ciał ketonowych na przestrzeni doby wahają się nawet o 50%. I to też nie jest tak, że bo mówiło się, że zazwyczaj rano mamy wyższe ciała ketonowe, tylko oczywiście nie od razu po wstaniu, no bo wtedy tam nam idzie kortyzol do góry i tak dalej, musimy się wybudzić. Więc tak godzinę po przebudzeniu, że mamy najwyższe ciała ketonowe i potem one spadają. Okazuje się, że część osób rzeczywiście ma najwyższą wartość rano, ale jakby część osób ma tą najwyższą wartość właśnie wieczorem, w godzinach wieczornych. Więc tutaj jeszcze za mało jest jakby badań i za mało chyba naukowcy znają te wszystkie mechanizmy, żeby powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że każdy z nas po prostu jest inny. Więc też jeżeli Wy sobie to optymalizujecie, to warto właśnie się badać, zbadać i rano, i wieczorem. Tylko pamiętajcie, nie róbcie tego nigdy po intensywnym treningu czy po posiłku. No dobra, to robimy badanko. Kładam igłę. Jeżeli igła jest włożona, to zakładam sobie tą nakładkę, zobaczcie. I tutaj sobie ustawiamy numerek, jak mocno chcemy, żeby ta igła wyszła. Ja mam 2, ale jak ktoś ma twardą skórę, to można dać więcej. I teraz tak, trzepiemy ręką po to, żeby nam ta krew spłynęła. Jak ktoś ma problem ogólnie z tym, że mu krew nie leci, jak oddaje krew, to lepiej trochę dłużej sobie tutaj potrzepać. I zaraz się kujemy, tylko ja wyciągam moje paski.
fioletowy do ciał ketonowych i niebieski do glukozy. Ja zawsze najpierw mierzę sobie glukozę, ponieważ czasem jakby no gdzieś nam coś nie wyjdzie i jest problem, a glukoza tańsza. I zobaczcie, tą stroną tych paseczków czarnych wkładamy do glukometru i jak nam się pojawi taka kropelka, czyli tak jak teraz, to wtedy musimy już nałożyć sobie. Klikam, krew poszła. Dobra. Kropla krwi, może tu nie będę robiła zbliżenia, bo nie wiem, czy macie mocne nerwy. I proszę bardzo, mamy tutaj odliczanie. Mój poziom glukozy to 3,7 mmol. Jak widać, czerwona strzałeczka w dół. No ale oczywiście dlatego, że ja przez 24 godziny nie jadłam. Więc to jest normalne. Zresztą na keto w ogóle można mieć takie poziomy i to też jest ok. Teraz to samo robię z fioletowym paskiem. Wkładamy. Czekam, aż zacznie mi tutaj miga, nie? Dobra, mam jeszcze trochę tej krwi, o tu się już upaćkałam. To jedziemy, proszę Państwa, aż przestanie migać i jest odliczanie. Tu jest troszkę dłuższe odliczanie, bo od 10 trzyma nas dłużej w niepewności. No i proszę bardzo, mamy 2,9 mmol. No, można się było tego spodziewać po całodniowym poście. Ja już sobie zrobiłam, czekajcie, muszę wytrzeć tej krwi. Zrobiłam sobie już tym keto diastixem dosłownie przed rozpoczęciem nagrywania pomiar, czyli po prostu nasikałam na pasek. Patrzymy sobie na tą skalę i tutaj nam pokazuje, jak dużo mamy tych ciał ketonowych w moczu. I słuchajcie, mimo tego, że ja teraz właśnie mam 2,9 BHB we krwi, czyli bardzo wysoko, no to powinnam mieć wysoki ten stan, to w moczu ja miałam ten jasno różowy, zobaczcie, ten, o, ten kolor mi wyszedł. Już Wam go nie pokażę, bo te kolory się zmieniają po paru minutach. Odczytujemy je tutaj zaraz po kilkunastu sekundach, ale ja miałam niski stan ketozy, dlatego że ja jakby ten stan ketozy mój organizm już od 3, ponad 4 lat zna, no i po prostu ja w moczu tych ciał ketonowych tak wysokich mieć nie będę. No to co, jedziemy z tym. On tutaj trochę gada, zobaczcie, on najpierw pokazuje warm-up, czyli się mam 10 sekund niby przygotować, a potem będę 10 sekund dmuchać, także dość długo, no ale może dam radę. Okej. Okay. Pokazał mi 0,07, czyli że jestem w mocnym stanie ketozy. I teraz, tak dla sprawdzenia, zrobię sobie ten pomiar raz jeszcze od razu, bo nieraz jak tak robiłam, to wcale ten sam wynik nie wychodził. No ale zobaczymy. Dobra, znowu warm-up, rozgrzewka i znowu dmuchanie. Proszę, proszę, 0,11, widzicie? No, ewidentnie w moim oddechu teraz są ciała ketonowe, jest aceton. Ale na przykład wczoraj, no wczoraj wieczorem też już miałam ten poziom ciał ketonowych wysoki, a był taki moment, że pokazało mi wieczorem 0. Według mnie te najtańsze sprzęty są dobre, jeżeli chcecie sprawdzić, czy po prostu jesteście w ketozie, to rzeczywiście nam to pokaże. Natomiast jeżeli chodzi o optymalizowanie ketozy, no to tutaj niestety ten wydatek jest większy, bo na przykład jeżeli ktoś potrzebuje być w takim na wyższych ciałach ketonowych, bo na przykład ze względów klinicznych jest to wspieranie leczenia epilepsji, no to wtedy my rzeczywiście musimy dokładnie wiedzieć, na jakim poziomie cały czas są te ciała ketonowe. Jeżeli chcemy pod kątem sportowym, pod kątem redukcji, czy pod kątem danych produktów na przykład optymalizować swój stan ketozy, to też uważam, że zdecydowanie lepsze będzie korzystanie z glukometru, ewentualnie z tych lepszych sprzętów. Bardzo Was proszę, bo być może Wy też już macie jakieś inne niż ja tutaj wymieniłam, albo te same
narzędzia do pomiaru, dajcie znać w komentarzu, co o nich sądzicie, bo ja wiem, że kilkoro z moich podopiecznych zakupiło sobie też taki sprzęt, tylko nie za 100, tylko chyba za 300-400 zł, nazywa się on Coria. Ja jakby no sama nie mam zdania, bo z tego nie korzystałam. Wiem, że on im po prostu pokazuje ten stan ketozy i chyba ma troszkę szerszą skalę z tego, co kojarzę. Więc być może macie jakieś inne sprawdzone rzeczy, którymi się możecie podzielić, to koniecznie dajcie znać mi i dajcie znać innym w komentarzu. Natomiast ode mnie to tyle. Ano nie tyle, bo jeszcze sobie sprawdzimy, czy to się rzeczywiście zmieniło u mnie wieczorem. Ja jestem już 5 godzin po posiłku, bo jest 21, ostatni posiłek jadłam o 16, ale tak mi zeszło, bo jeszcze dzieciaki nie spały. A teraz możemy na spokojnie zrobić drugi pomiar. Jeżeli chodzi o mocz, czyli ketodiastiks, to wyszedł mi dokładnie ten sam kolor, czyli jasny różowy, niewielka ilość ciał ketonowych, więc tutaj bez zmian. Zobaczmy, jak aceton z oddechu. 0,5. Czyli z oddechu wygląda na to, że dalej wykazujemy tutaj stan ketozy. Jak widzicie, te wyniki nieznacznie się wahają. Najpierw zmierzymy glukozę. Ło, ale poleciało. Dobra. Jak widać, tej glukozy wciąż mam nie tak dużo, 3,8. I to samo powtarzamy z ciałami ketonowymi. Czekamy na kropelkę migającą. Hops. Tutaj znowu odliczę. 1,3, czyli jak widać, te ciała ketonowe najbardziej się zmieniły, no ale jest to też spowodowane właśnie tym, że byłam po 24-godzinnym poście. No i rzeczywiście te ciała ketonowe po prostu po zjedzeniu posiłków spadają, natomiast wciąż są na wysokim poziomie. U mnie zazwyczaj, no jeżeli jest właśnie dłuższy post, no to one są wyższe, natomiast też pamiętajcie, że im dłużej jesteśmy w keto, to tym możemy też te ciała ketonowe, nawet BHB, mieć niższe niż na początku ketoadaptacji. Niektórzy na początku mają nawet 2,5-3, ale to też nie zawsze, a po prostu później to jest w okolicach 1, czasem 0,8-0,7. Jeżeli jest tak naprawdę powyżej 0,5, to znaczy, że wszystko jest dobrze. I pamiętajcie, że to nie chodzi o to, żeby mieć jak najwyższe ciała ketonowe, tylko o to, żeby to wszystko optymalizować. No bo jeżeli efektywnie wykorzystujemy te ciała ketonowe, to nie musimy ich mieć w tak wysokiej ilości we krwi. Jeżeli dobrze się czujesz, jeżeli realizujesz swoje cele, osiągasz wyniki, no to wszystko jest w porządku. Bo tak naprawdę nasz organizm wytwarza tyle, ile potrzebuje, a jeżeli nie przejadamy się tłuszczem, no to wtedy też te poziomy po prostu będą niższe, jeżeli już jesteśmy na keto. I to, co ważne, wcale nie musicie mierzyć ciał ketonowych. Ja pokazałam Wam te trzy metody i jakby podsumowując, według mnie najbardziej adekwatne i najlepsze jest mierzenie glukometrem, bo mierzymy sobie zarówno cukier, jak i ciała ketonowe. Natomiast te dwie pozostałe metody na pewno są dobre na początku wykrywania stanu ketozy, nie są aż tak miarodajne, aż tak dokładne. No a jeżeli chcecie jakby w dobry sposób mierzyć sobie jednak z wydechu te ciała ketonowe, to polecam po prostu zakup sprzętu niestety droższego niż za 100. Natomiast jak widzicie, działa i dzisiaj nawet nie szwankował tak jak wczoraj, także się postarał do filmu. Ale są osoby, które w ogóle ciał ketonowych nie mierzą, nie mierzyły, dawniej w ogóle o tym nie było mowy i nikt takich rzeczy nie robił, a po prostu jeżeli jakby obniżamy tą ilość węglowodanów, czy robimy posty, wchodzimy w stan ketozy i tutaj tak naprawdę najważniejsze jest nasze samopoczucie i nasze zdrowie. Mam nadzieję, że ten film wyjaśnił Wam temat mierzenia ciał ketonowych i tych różnych sprzętów. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o pomiary ciał ketonowych. A tymczasem do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Was ciepło, cześć!